Techniczny analityk testów, pytanie numer 24. To jest pytanie za dwa punkty, czyli pytanie ze scenariuszem. Tak jak widać tutaj, ten scenariusz jest dosyć długi. Zanim zajmiemy się scenariuszem, zobaczmy, jakie jest pytanie właściwe. A pytanie właściwe mamy tutaj. Który spośród następujących typów defektów spodziewasz się znaleźć w trakcie tych testów? Dobrze. W takim razie zobaczmy, jaki jest scenariusz. Ja nie będę czytał tego scenariusza. Jak chcecie go przeczytać, to zatrzymajcie teraz film na pierwszym akapicie. Teraz na drugim, trzecim i czwartym akapicie. Podsumowując scenariusz, pracujemy w startupie, mamy system, który obsługuje promocje. Za 3 miesiące ten system mamy dostarczyć. Jesteśmy odpowiedzialni za testy zabezpieczeń. Tu jest napisane, załóż, że wykonujesz testy zabezpieczeń tego systemu. I pytanie, powtarzam, który spośród następujących typów defektów spodziewasz się znaleźć w trakcie tych testów, czyli w trakcie testów zabezpieczeń. Zobaczmy, jakie mamy tutaj te typy defektów. Odpowiedź A. System czyści ekran zbyt szybko po zalogowaniu. To nie jest defekt dotyczący zabezpieczeń. To jest defekt dotyczący usability. Nie będzie to dobra odpowiedź. Odpowiedź B. System usuwa tymczasowe pliki użytkownika po wylogowaniu. To też nie jest defekt zabezpieczeń. Poza tym, da się to zrobić. Oczywiście można w przeglądarce usunąć tymczasowe pliki czy cookiesy przy wylogowaniu, ale to jest raczej to wzmacnia zabezpieczenia. Nie jest to defektem zabezpieczeń. Odwrotnie, gdyby system nie usuwał plików tymczasowych, gdyby nie usuwał cookiesów nawet wtedy, kiedy trzeba by to było zrobić, gdyby był przycisk usuń, tak, czy wyczyść pliki tymczasowe, to wtedy byłby to defekt związany z zabezpieczeniami. Czyli B też nie jest poprawną odpowiedzią. C. System pozwala na nieautoryzowany dostęp do danych. No oczywiście jest to defekt związany z zabezpieczeniami, bo się pojawia słowo nieautoryzowany. Wobec tego odpowiedź C oznaczamy jako dobrego kandydata. I zobaczmy jeszcze odpowiedź D. System umożliwia dostęp do nieobsługiwanej przeglądarki. Jeżeli chodzi o typ przeglądarki, no to tutaj nie ma znaczenia, bo przeglądarki mogą się przedstawiać jak chcą, więc system nie ma prawa wiedzieć tak naprawdę, jaka jest przeglądarka po stronie klienta. Musiałby zrobić jakąś większą diagnozę. To możecie z frontendowcami, z deweloperami porozmawiać, czy coś takiego się da zrobić, ale generalnie nie jest to błąd, dlatego że nieobsługiwana przeglądarka nie powinna stanowić podatności. Także na pewno jest to mniejszy błąd, jeżeli nawet by był, tak, to byłby to błąd mniejszego kalibru niż C. Wobec tego uznajemy C, jak Cecylia, za dobrą odpowiedź na to pytanie.